mytrójmiasto.pl. To wszystko między nami. W Gdyńskim Teatrze Miejskim trwa piąta już edycja Literaturomanii. Festiwal to 3 dni spotkań z pisarzami, dyskusji i koncertów, które poprzedzą sobotną galę Nagrody Literackiej w Gdyni. Moim zdaniem powolutku, kroczek po kroku ten festiwal się rozwija. Buduje wokół siebie jakąś stałą widownię, publiczność, która narasta. Cały czas jesteśmy imprezą niszową, bo książki są niszowe, czytelnictwo jest niszowe w Polsce i tyle. Natomiast konsekwentnie widzę tu rozwój, jak to mawiał kiedyś Leo Benhacker, step by step, kroczek po kroczku. Przekrój imprez, które dedykujemy widzom, miłośnikom literatury i nie tylko, jak wcześniej powiedziałam, jest taki, że pojawiają się również wydarzenia, chociażby muzyczne, które związane są też z literaturą. Bierze Pan udział w dyskusji dzieci jako odbiorcy literatury. Dlaczego powinniśmy rozmawiać o tym problemie? No bo wszyscy marzymy o tym, żeby jeśli dziecko w młodości, bardzo swojej wczesnej, lubi czytać, żeby ta przyjemność czytania pozostała na dłużej. I widzę, jak spora część młodych ludzi traci żywy związek ze słowem pisanym. Jednym z gości był Piotr Najsztuk, dyskutujący z księdzem Adamem Bonieckim. Ksiądz Boniecki jest trochę nie tyle katolikiem, co marsjaninem. Patrzy i na wiarę, i na środowisko polityczno-społeczne, w którym żyjemy, z bardzo jakiejś odległej, idyllicznej planety. Dosyć publicznie deklaruje, że nie jestem wierzącym, więc patrzę na kapłanów i ludzi wierzących trochę z dystansu, więc może organizatorzy liczyli, że to doda trochę pieprzu tej rozmowie.